W dzisiejszym odcinku historii Jarosław Sawiak zabiera Państwa w rejon Siekiernika i Chropaczówki, precyzując jednocześnie, gdzie leżą tak owe i dopowiadając jednocześnie, skąd takie, a nie inne nazwy tychże. Finalnie natomiast o tym, do jakich jaworznickich osiedli tereny te dziś przynależą. Serdecznie zapraszamy! Na terenie współczesnego Jaworzna mamy całą moc różnego rodzaju nazw miejscowych dotyczących osiedli, czy tak zwanych dzielnic, czy przysiłków, czy takich niewielkich terenów rzeczywistości geograficznych, topograficznych, czy nawet historycznych. I miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest tego doskonałym przykładem. Zresztą znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, o którym mówiłem tydzień temu, a mianowicie Strugi. A dotyczy to przede wszystkim tak zwanego Siekiernika oraz Chropaczówki i o tych dwóch rzeczywistościach właśnie w dzisiejszym odcinku. Siekiernik to teren właściwie, który mam za swoimi plecami, można powiedzieć po tej zachodniej stronie współczesnej ulicy Andrzeja Struga, czyli dawnej rzeki Strugi. To tak naprawdę łąki położone na południe od tego starego biskupiego, co do własności Długoszyna. To łąki, które dziś są zarośnięte, są nieużytkami, ale dawniej rzeczywiście były łąkami i polami uprawnymi sensu stricte. Ten tak zwany siekiernik leży równolegle do takiego też swego rodzaju łącznika czy przysiłka zwanego dzisiaj Chropaczówką. Ten teren nigdy nie był jakoś osadniczo zagospodarowany. Tak naprawdę znajdowały się tu właśnie łąki i pola, i ewentualnie pastwiska, nic więcej. A skąd taka nietypowa nazwa? Na jej temat krążą tutaj różne legendy, bo chociaż w zasadzie ta nazwa dzisiaj nie jest już przez nikogo używana, tak naprawdę w zasadzie najprawdopodobniej przez większość mieszkańców w okolicy w ogóle jest nieznana, to jednak jest pewną rzeczywistością i z wywiadów z takimi najstarszymi mieszkańcami Długoszyna i okolic, bądź ich potomkami, dowiadujemy się o tym, że kiedyś ten rejon rzeczywiście tak nazywano. A dlaczego? No jak można tłumaczyć słowo siekiernik? No siekiernik to ktoś, kto na przykład wytwarzał czy produkował siekiery. Siekiernik to ktoś, kto ewentualnie siekierą pracował, a w tym miejscu co jakiś czas, tak można powiedzieć, cyklicznie pojawiał się niewielki lasek tej przestrzeni zalesionej. Dzisiaj jest tu o wiele więcej, ale dawniej ten rejon nazywano tak zwanym małym laskiem. Ale są także różnego rodzaju legendy, że wędrowały tędy jakieś olbrzymy z siekierami, które te siekiery sobie przekazywały w ten czy inny sposób, ale przecież takim olbrzymiem równie dobrze mógł być po prostu rosły drwal, który siekierą pracował. Ale rzeczywiście ten teren, jakby ciągnący się w kierunku Strugi, częściowo w kierunku Pasternika, który stanowi część historycznej Szczakowej, rzeczywiście był nazywany siekiernikiem. Zresztą w tym przypadku można powiedzieć, że nakładają na siebie się pewne rzeczywistości, no bo z jednej strony niedaleko Pasternik, tutaj tak zwana Struga, za moimi plecami tak zwany Siekiernik, a jeszcze dalej Chropaczówka. Dzisiaj ta również tytułowa Chropaczówka to jest oczywiście jedna z głównych ulic i w zasadzie jedyna ulica łącząca Niedzieliska z Długoszynem. Jest to, można powiedzieć, taki łącznik między Długoszynem a resztą Jaworzna. Natomiast tak naprawdę dawniej na terenie tejże ulicy zabudowy nie było praktycznie w ogóle. Dziś ona jest bardzo gęsta. Dawniej był to teren raczej taki niezamieszkały. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się też pastwiska i pola uprawne, aczkolwiek nazwa Chropaczówka pojawia się jak najbardziej już pod koniec XIX wieku na mapach z czasów zaboru austriackiego. Jest to więc taki, można powiedzieć, południkowy układ urbanistyczny, wzdłuż którego dzisiaj rzeczywiście ta zabudowa jest bardzo gęsta, ale jeszcze po 1945 roku, co widzimy na przykład na zdjęciach lotniczych z tamtego okresu wykonanych przez lotników radzieckich, że na tym terenie praktycznie żadnej zabudowy nie ma, że owszem, ciągnie się ulica, która łączy Długoszyn z resztą świata, chciałoby się powiedzieć, ale zabudowa jest sporadyczna, gęstsza jest zresztą w rejonie Niedzielic. Zresztą w obrębie tej tak zwanej Chropaczówki no, istnieje takie pewne poczucie odrębności. Niektórzy z mieszkańców Chropaczówki uważają, że oni tak naprawdę ani nie są częścią Długoszyna, ani nie są częścią Niedzielic, tylko są jakby taką subdzielnicą i mają poczucie jakiejś takiej swoistej odrębności, ale de facto pod względem, nazwijmy to, administracyjną, aczkolwiek mam tu na myśli administrację kościelną, bo przecież Jaworzno formalnie
nie ma wytyczonych granic w obrębie wewnętrznych dzielnic czy osiedli, no to tak naprawdę zdecydowana większość tej chropaczówki należy na przykład do parafii w Długoszynie, a jest stosunkowo niewielka część, około 1/3 należy do parafii w Niedzieliskach i jest to jednocześnie taki nieformalny podział na Długoszyn i Niedzieliska, ale ta przestrzeń historyczna istnieje jak najbardziej, a skąd mogła się wziąć nazwa takowego miejsca? Zresztą ta nazwa jest dość popularna w Polsce. No, chropaczówka, miejsce najprawdopodobniej od chropaczy, a więc kopaczy, a więc po prostu górników, ludzi, którzy zajmowali się tutaj eksploatacją górniczą i albo tą eksploatację tu prowadzili, co nie jest wykluczone, albo tu po prostu mieszkali. Więc nazwa ta jak najbardziej odzwierciedla pewną rzeczywistość historyczną i zawodową, natomiast sama chropaczówka jest dzisiaj podzielona między Niedzieliska a Długoszyn, granicząc bezpośrednio z tym tytułowym również Siekiernikiem oraz z okoliczną zabudową.